Witam Was serdecznie i zapraszam na spotkanie z Królową Gier. Nie mam wątpliwości, że królową polskich gier jest siatkówka. Chociaż znajdą się pewnie tacy, którzy powiedzą, że w Polsce rządzi piłka nożna. Ale powiedzcie, czy polscy piłkarze byli mistrzami świata, czy zdobywali mistrzostwa Europy, czy wygrywają Ligę Mistrzów? Piłka nożna nie jest królową. Królową polskich gier jest siatkówka. Zdobywaliśmy mistrzostwo olimpijskie, trzykrotne mistrzostwo świata, trzykrotne mistrzostwo Europy. Mamy piękne hale, wspaniałych kibiców, znakomitych siatkarzy i siatkarki. Nie mam wątpliwości. Siatkówka jest królową gier. To mistrzowska gra. Nasi siatkarze 3 razy zdobywali mistrzostwo świata. Jesteśmy przy pucharze, który wznosili do góry po zwycięskich finałach na mundialu w Polsce w 2014 roku i 4 lata później w Bułgarii i Włoszech. Za chwilę na skrzydłach opowieści przeżyjemy jeszcze raz niezapomniane chwile polskiego mundialu, na którym już pierwszy mecz przeszedł do legendy. Największe wspomnienie, najlepsze wspomnienie z Mistrzostw Świata 2014. Myślę, że jest to mecz otwarcia i odśpiewanie hymnu przez całą publikę. 70 tysięcy ludzi, zrobiło to naprawdę duże wrażenie na mnie. I myślę, że to był taki najważniejszy moment. 30 sierpnia na rozpoczęcie polskiego mundialu w pierwszym meczu Polska zagrała z Serbią na Stadionie Narodowym. To był szalony pomysł. Mecz siatkówki na Stadionie Narodowym? Przecież czy wypełni się w komplecie? Czy przyjdzie 40 tysięcy widzów na mecz siatkówki? Obawy okazały się płonne. Stadion wypełnił się po brzegi, a kiedy rozległy się dźwięki polskiego hymnu, ta chwila była niezapomniana i dla kibiców, i dla siatkarzy. Pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2014 rok. Stadion Narodowy, pełen kibiców, oczekujących tylko i wyłącznie zwycięstwa. Niesamowite wrażenia. Czułem się praktycznie jak junior wchodzący na wielki obiekt. Mimo ponad 400 spotkań rozegranych w reprezentacji, tam czuło się te emocje, czuło się ten dreszcz, ale też przede wszystkim ogromny obowiązek i odpowiedzialność za wynik tego meczu. Ten turniej był niczym siatkarska odyseja, wielka podróż, małe, całe życie. Nasi siatkarze po meczu w Warszawie wyjechali do Wrocławia i tam w pierwszej fazie rozgrywek pokonali Australię, Wenezuelę, Kamerun i Argentynę. To było pierwsze danie. Potem w drugiej fazie grupowej porażka z USA, wygrana z Włochami i niezwykle ciężki mecz z Iranem. Tiebreak. I oto trener Antiga dokonuje zaskakującej zmiany. W miejsce doświadczonego, rozgrywającego Pawła Zagumnego wchodzi żółtodziób, Fabian Drzyzga. Podrywa Polskę do gry i wygrywamy ten mecz. Co do mojej współpracy z Pawłem Zagumnym, myślę, że była bardzo, bardzo fajna, bardzo dobra. Uzupełnialiśmy się bardzo fajnie, czy to na boisku, czy poza. Byliśmy w różnym wieku. Dalej jesteśmy oczywiście, ale fajnie to wyglądało. Paweł rozpoczął turniej, gdzie początek turnieju zawsze jest bardzo istotny. Potem ja trochę więcej pograłem i to wejście Pawła w finale, które odmieniło naszą grę, więc myślę, że ta współpraca wyglądała bardzo fajnie. Ze sobą mieliśmy dobry kontakt. I oby zawsze była taka współpraca między dwoma rozgrywającymi. Z Fabianem od początku wiedzieliśmy, że musimy się wspierać, że żaden z nas nie wytrzyma wszystkich meczów. Było bardzo, bardzo dużo grania. Na początku trener postawił na mnie. Później Fabian przejął pałeczkę prowadzenia drużyny. W ostatnim meczu znowu się zamieniliśmy, także to była nasza siła, że żadna drużyna nie mogła nas do końca rozszyfrować, bo ja grałem troszeczkę innym stylem, Fabian grał innym. I między innymi dlatego byliśmy trudnym rywalem dla przeciwnika. Trzecia runda grupowa, kolejne mecze, tym razem ściana. Brazylia i Rosja, siatkarskie potęgi na drodze polskiej drużyny. Ale w transie, grając niesamowicie, wygrywamy
te dwa mecze, 3-2 i awansujemy do półfinału, a w półfinale pozornie łatwiejszy przeciwnik, Niemcy. Jesteśmy faworytami, nie wypada teraz przegrać, a takiej roli Polacy nie lubią, ale po ciężkim, dramatycznym meczu wygrywamy. 3-1 i oto Polska awansuje do finału Mistrzostw Świata. 21 września. Oczy sportowego świata skierowane są na katowicki Spodek. Wiecie pewnie, że tak nazywana jest hala sportowo-widowiskowa, w której nasi siatkarze rozgrywają mecze. Katowicki Spodek pęka w szwach, tłumy kibiców komplet na trybunach. Spodek, UFO, kosmiczny pojazd. Takie skojarzenie wywołuje ta konstrukcja ważąca 300 ton, ale ona naprawdę potrafi się unosić w górę w chwilach, kiedy polscy kibicce dopingują naszą drużynę. Już za chwilę rozpocznie się wielki finał. Polska-Brazylia. 10 tysięcy kibiców na trybunach, miliony przed telewizorami, siatkarze, trenerzy, sztaby szkoleniowe, dziennikarze. Spośród tego tłumu widzów jest ktoś, kto patrzy na mecz ze szczególnej perspektywy. Perspektywy sprawozdawcy, komentatora telewizyjnego. Perspektywy byłego siatkarza, reprezentanta Polski. Perspektywy trenera i perspektywy taty. To Wojciech Drzyzga, który za chwilę będzie przeżywał występ swojego syna, Fabiana, w tym wielkim meczu. Będąc oczywiście ojcem Fabiana Drzyzgi, no nie mogłem tego kawałka serca jakby na ten 2 godziny czy 3 godziny spektakl sobie wyłączyć. Rozum mówił co innego, serce mówiło co innego. Miałem obawy. On do tego turnieju nie był szykowany w roli lidera, nie był szykowany do odgrania w pierwszej szóstce. Ja sobie zdawałem sprawę, że on przeszedł niesamowitą ewolucję w czasie tego turnieju, że okrzepł i że rozegrał do tej pory kilka naprawdę bardzo ważnych meczów dla naszej reprezentacji i dla samego siebie i na nim też spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Wiem, że od małego dziecka był chłopakiem, który siatkówkę kocha przede wszystkim, nie boi się grać, lubi ryzykować i generalnie jest bardzo odporny na stres, co mówiło mi wielu trenerów na jego różnych etapach, ale no, serce, tak jak mówię, ojca drżało. Drżało długo i właściwie do samego końca. Jak się okazało, po części obawy były uzasadnione, bo finał dla Fabiana był trudny, on był sportowo trudny, no ale na szczęście też był Paweł Zagumny, więc jako para rozgrywających ten mecz udźwignęła wspólnie, a syn myślę, że no zdobył wtedy swój największy tytuł, mając ogromny, pozytywny wpływ na grę drużyny. Przypomnijmy składy drużyn. Brazylia, Sidao, Locarelli, Wallace, Bruno, Murillo, Lucas, Mario. Polacy, Winiarski, Wlazły, Nowakowski, Kłos, Drzyzga, Mika i libero Zatorski. Rozpoczyna się mecz. W pierwszym secie Brazylijczycy są pewni siebie, patrzą na naszych z góry, jakby lepiej wytrzymywali presję tego meczu. Nasi grają zbyt nerwowo, przegrywamy pierwszego seta, ale w drugim nasi się budzą. Ruszamy do ataku i zyskujemy przewagę, prowadzimy 17-12, ale wtedy na zagrywkę wchodzi rozgrywający Brazylii Rezende. Zatorski, nasz libero nie cierpi jego zagrywki, uważa, że to jest najtrudniejsza zagrywka na świecie. I dzieją się złe rzeczy. Nasza przewaga topnieje. 17-12, 17-13, 17-14, 17-15, 17-16, 17-17. Brazylijczycy wyrównują. Niedobrze się dzieje. Coś niedobrego się dzieje. Pójdzie guma do gry, woła nasz komentator Drzyzga. A Zagumny jest już gotowy i pojawia się na boisku. Od początku tego meczu Brazylijczycy dominowali, rozszyfrowali dość szybko grę Fabiana, także przy straconej przewadze w drugim secie wiedziałem, że będę potrzebny. Stefan mnie zawołał i tak naprawdę miałem już gotowy plan na grę. Musiałem troszeczkę zluzować Mariusza Wlazłego, uruchomić innych zawodników, którzy jak się okazali byli w wyśmienitej formie i tą troszeczkę zmienioną taktyką dociągnęliśmy do końca finału. Wejście Pawła Zagumnego odmieniło losy meczu. Zaczął rozgrywać piłkę do Miki, który kapitalnie kończył ataki. Rozkręcali się Kłos, Nowakowski na środku, świetnie bronił Zatorski.
wygraliśmy drugiego seta, 1-1. W trzecim po zaciętej walce znów byliśmy lepsi, 2-1 w setach. Szaleństwo na trybunach, trzeci set, walka cios za cios, do stanu 21-21. I wtedy zaczął się wielki polski odjazd. Zyskujemy przewagę, 22-21, 23-21, 24-21, jeszcze piłki meczowe. Trzy piłki meczowe, trzy szanse na Mistrzostwo Świata. Pierwszej nie wykorzystujemy, ale oto serwuje Wallace, najlepszy atakujący Brazylijczyków. Zaryzykuje uderzenie z całej siły, czy zwolni rękę. Uderza lekko. Mika przyjmuje piłkę i dogrywa za Gumnemu. Gumna wystawia piłkę do tyłu na prawo, a tam wychodzi w górę Mariusz Wlazły. Opowieść ma moc zatrzymywania czasu. Przeżyjmy tę scenę jak na zwolnionym filmie. Widzimy Zagumnego, wygiętego lekko w tył, z uniesionymi nad głową rękami. Piłka zatrzymała się w górze, w locie na prawą stronę. Wlazły w naskoku w trakcie wybicia. Teraz piłka powoli opada. Mariusz wyskakuje w górę, układając ciało do ataku. Na pewno nieraz widzieliście tę pozę. Ciało siatkarza wygięte niczym łuk, lewa ręka wysunięta do przodu, prawa uniesiona nad głową, przygotowana do uderzenia. Stop. Ostatnia akcja na pewno będzie mi się śniła, będę ją pamiętał do końca życia. Po raz pierwszy postanowiłem zagrać wbrew sobie i wystawić tylko piłkę, a nie rozegrać. Także w duchu się przeklinałem, żeby teraz nie kombinować, żeby nic nie wymyślać, tylko po prostu wystawić do Mariusza, który będzie wiedział, co z tą piłką zrobić. Tak też zrobiłem i chociaż część mnie gdzieś tam podpowiadała, a może krótką, a może na lewe, ale jednak rozsądek zwyciężył i dzięki temu myślę, że Mariusz mógł skończyć tą ostatnią piłkę. To nie była skomplikowana specjalnie akcja. Ja sobie przypominam, w wielu poważnych meczach próbowałem szybko analizować, a potem miałem taką zwrotną od kibiców gdzieś na wpisach. Rany boskie, co ten Rzyzga gada? Przecież tu my gramy jakąś meczową piłkę, on tutaj nam analizuje, kto jest z przodu, kto jest z tyłu, jak on to wytrzymuje. Ja chyba wtedy z siebie kusiłem, do kogo my zagramy. Po prostu piłka musiała pójść do Wlazłego, on musiał to skończyć i tyle. Pytaniem kluczowym w siatkówce jest rodzaj przyjęcia. Dobre przyjęcie zawsze powoduje, że każda wystawa rozgrywającego zaczyna być trudna. Brazylijczycy nieźle odczytali zamiar ostatniej akcji, ale Mariusz zrobił swoje, Paweł był dokładny, a potem już wiedzieliśmy, co się działo. Po ostatnim, zwycięskim ataku Mariusza Wlazłego, katowicki Spodek naprawdę odleciał, niesiony szaleńczą radością kibiców i siatkarzy. Wszyscy padają w sobie w ramiona, a nasi komentatorzy, Tomasz Swędrowski, Wojciech Drzyzga, wołają, wznoszą okrzyk, który przejdzie także do historii. Wszystko, co się działo już ostatnich kilkanaście sekund właściwie po udanym ataku Mariusza Wlazłego, to jest coś, co nie da się kontrolować. Trzeba byłoby być z kamienia chyba, albo nie wiem, jak to zrobić inaczej. Wybuchnęliśmy radością, jakimś dzikim wrzaskiem chyba trochę, zresztą kibice nam wisieli też, że tak powiem, tuż za plecami. Spoceni, zmęczeni, radośni i widzieliśmy to, ja chciałem jak najwięcej zobaczyć przede wszystkim, ale do gardła usłyszałem ten krzyk Tomka, jesteśmy, i ja jakoś tam się chyba wbiłem w drugą część jego pierwszego okrzyku i żeśmy razem na końcu wykrzyczeli, jesteśmy mistrzami świata. Jesteśmy mistrzami świata! Radość niesamowita, ale i też ulga ogromna, bo jednak granie z Orzełkiem na piersi jest to niesamowity obowiązek. Gra się nie tylko dla siebie, ale i dla całego narodu, co stanowi dodatkową presję. Myślę, że nie był to któryś tam medal z kolei, był to medal wyjątkowy, który wygraliśmy na imprezie granej w Polsce i to dodatkowo motywowało i to dodatkowo dodawało skrzydeł. Jesteśmy przy pucharze, jaki zdobyły nasze siatkarki, wygrywając Mistrzostwa Europy w Turcji w 2003 roku. Tamta drużyna, nazwana Złotkami, przeszła do legendy. Opowiadam o niej w książce. Ale nasza obecna kadra ma szansę nawiązać do tamtych sukcesów. Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, Malwina Smażek-Gadek, Maria Stenzel, Agnieszka Konkolewska to świetne siatkarki. Nasze dziewczyny czują moc i jestem pewien, że wkrótce zdobędą kolejne medale. Wiele razy zadano mi pytanie, czy reprezentacja Polski kobiet jest gotowa, aby walczyć o medale na Mistrzostwach Europy.
Moim zdaniem jesteśmy gotowe. Możemy podążać za śladem naszych złotek. Uważam, że naprawdę mamy dobrą i mocną ekipę, która wie, czego chce, która dąży do celu i na pewno będzie walczyć. Na każdej pozycji czujemy się mocne. Jesteśmy dobre w każdym elemencie, czy w zagrywce, czy w ataku, czy na przyjęciu, czy na rozegraniu. Jesteśmy, myślę, naprawdę dobrym zespołem i walecznym zespołem, co pokazałyśmy w ostatnich latach. Więc ja marzę i jestem pewna, że na pewno powalczymy. Co do medalu, ciężko powiedzieć. Na pewno każda z nas marzy i chce go zdobyć. Czy się uda? Miejmy nadzieję. To była opowieść na podstawie książki Siatkówka Mistrzowska Gra. Zapraszam do lektury i spotkajmy się na siatkarskich boiskach.